Dzień dobry, nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem, chociaż dzisiaj to, co powiem, wcale nie będzie miało charakteru takiego trenerskiego, tylko raczej ogólnospołeczny. Nie lubię takich tematów poruszać, ponieważ polityki się polskiej brzydzę, ponieważ mam świadomość, że korzenie jej wywodzą się z ulicy Orlej 8a w Warszawie. Jest tam tajny instytut polskiej polityki, który po prostu sprawuje prawdziwą władzę. Tam, niech się pójdzie na Orlą 8a, jest, jakby to powiedzieć, matecznik współczesnych polityków. I mając tego świadomość, że tam jest ich jakby początek drogi, tam jest ich koniec drogi, tam są ich wszystkie inspiracje, nie chcę się w to babrać. Ale czasami jest to po prostu potrzebne, żeby zabrać głos na zasadzie zdroworozsądkowej. Wszyscy teraz mówią o systemie Pegasus. I chciałem zabrać krótko bardzo na ten temat zdanie, ale zacznę pewną historią anegdotyczną. Był pewien polityk, który teraz jest coraz bardziej doceniany, mianowicie Andrzej Leper. Jak go posłuchacie teraz, jego archiwalnych wypowiedzi na YouTube, to okazuje się, że był prorokiem, że jego po prostu wypowiedzi to nie były wypowiedzi, tylko proroctwa co do sytuacji gospodarczej. Ja go średnio lubiłem, doceniałem jego taką przaśną naturalność, ale jakby to powiedzieć, ta jego grubiańskość mimo wszystko mnie odstręczała. Ale było w nim coś. I politycy ówcześni, czyli ci sami, co są dzisiaj, dokładnie w 2019 roku, 13 w piątek, ta sama ekipa polityczna postanowiła go wtedy załatwić, sprzątnąć go, nie tak jak to się później stało, tylko sprzątnąć go medialnie. I mój kolega, trener, zobaczył, co się dzieje. Mianowicie zamierzano wyciągnąć wszystkie jego, jakby to powiedzieć, zdrady, małżeńskie takie tam przygody z kobietami, różne drobiazgi i powiedzieć: tak, to jest człowiek zły i niemoralny. To jakby inni tego nie robili. Oczywiście to nie jest żadne wyjaśnienie, że inni to robią, ale zapragnięto to zrobić. I mój kolega, trener, który szkolił właśnie pana Lepera, powiedział do niego tak: chłopie, szykują się na ciebie, to koniec. Masz jedno wyjście. Musisz uderzyć pierwszy. Właśnie wtedy się nauczyłem tego sformułowania, które wymyśliłem sam. Zło się ma ciebie bać. Zło się ma ciebie bać. I on powiedział: musisz uderzyć pierwszy. Przygotujemy materiały i opiszesz swoją historię. Że jesteś politykiem, że jesteś prostym człowiekiem ze wsi, że jesteś szczery i prawy, ale czasem polityka to pokusy, że czasem pojawiają się piękne kobiety, że czasem pojawiają się sytuacje, w których normalny mężczyzna czasami nie potrafi sprostać. Ale powiesz też prawdę, powiesz, że najważniejsza jest dla ciebie twoja rodzina, twój syn, twoja córka, twoja ukochana żona, którą serdecznie przepraszasz, bo kochasz ją najbardziej, bo jest dla ciebie najważniejsza, ale że miałeś przygody i że tego strasznie, strasznie żałujesz, bo taki jest świat i taka jest polityka. Przyznasz się i przeprosisz wszystkich. I w poniedziałek rano we wszystkich gazetach, tych takich kolorowych, które, jak to mówi pan Ziemkiewicz, czytają ludzie, którzy czytając ruszają ustami, ukazał się artykuł o Leperze, który napisał: przepraszam, zdarzyło mi się tak w polityce unurzać się w brudzie. Przepraszam moją żonę, kocham cię. Przepraszam mojego syna, jesteś dla mnie najważniejszy. Moja rodzina i Polska są dla mnie najważniejsze. Leper z tego wyszedł obronną ręką, bo wszyscy mężczyźni na świecie, którzy to przeczytali, powiedzieli: no komu z nas coś się takiego nie zdarzyło? Kto jest bez winy, niech podniesie rękę i rzuci kamieniem. A wszystkie kobiety powiedziały: żeby mój stary miał chociaż połowę tyle jaj co on, żeby miał taką odwagę powiedzieć mi: Danka, Bożena, Grażyna, zdradziłem cię 6 lat temu, ja przepraszam, ale kocham cię ponad życie, jesteś dla mnie najważniejsza, ty i nasze córki. Leper wyszedł z tego obronną ręką, ale trener, który mu to doradził, został zabity. Nie tak naprawdę. Proszę sobie wyobrazić, że nagle ten człowiek, któremu po prostu miał prosperitę, brał za jeden dzień szkolenia 17 tysięcy złotych i firma, w której wtedy pracowałem, zamówiła u niego cykl szkoleń, bo były wartościowe, to były dobre produkty. Nagle służby znalazły w jego komputerze pedofilskie zdjęcie. Nagle.
powiedzieli, czyli tym wysłano sygnał, jeżeli ktoś jeszcze raz tak zrobi, zniszczymy każdego. Nagle znaleziono. Pamiętam, jak firma, w której pracowałem, nagle wycofywała wszystkie zlecenia dla tego trenera. Wszystkie. I nagle on przestał istnieć. I pomyślałem sobie, mój Boże, jaki błahy dowód, że w czyimś komputerze znaleziono zdjęcia. Przez te zdjęcia można podrzucić, podłożyć, podmienić. Ktoś może wejść do domu, wgrać 1000 takich zdjęć, potem człowiek przychodzi i nawet nie wie, że je ma. Przecież wszystko jest możliwe. Przecież te nasze systemy są w ogóle niezabezpieczone. No i teraz wchodzi Pegasus. Pyta się społeczeństwo, czy dobrze, że kupiono taki system. Po pierwsze, to, że kupiono go potajemnie, to chyba to jest źle. Ale to, że społeczeństwo burzy się, to znaczy, że społeczeństwo ma pewien instynkt. Ponieważ czy państwo powinno mieć taki system? Oczywiście państwo... Prawdziwe państwo powinno mieć taki system. Powinno. Każde państwo powinno mieć takich Pegasusów. Trzy najfajniejszych, najmądrzejszych, najlepszych, najbardziej technologicznie doskonałych. I wyciągać wszystkie informacje. Państwo powinno. Dlaczego? Bo jaka jest rola państwa? Bo to jest takie samo pytanie. Czy mężczyzna powinien mieć nóż? Czy mężczyzna powinien mieć nóż? Tak jak ten. Hartowany, stalowy, prawda? To jest rzutka, to jest nóż do rzucania. Czy powinien mieć nóż i pochwę oczywiście, bo nóż i pochwa współgrają. Czy powinien mieć nóż? I teraz jeżeli zapytamy mądrą żonę, bo ja mówię o normalnych związkach. Pani Danusiu, czy pani mąż, czy pani Kasiu, czy pani Basiu powinien mieć nóż? To powie, no jasne. Mój mąż, na ostatnio jak byliśmy na ognisku, narąbał drewna. Mój mąż naprawił studnię. Mój mąż zrobił dzieciakom pyszne kanapki. Mój mąż zrobił im takie patyki do tego, żeby mogły sobie smażyć kiełbaski i nie ogorzały im buzie. A potem naprawił mocowanie termy i naprawił stół. Już kiedy byliśmy w domku letniskowym, kiedy spaliśmy. A rano tym nożem i krzesiwem wykrzesał ognisko. I mieliśmy gorącą herbatę. Mężczyzna musi mieć nóż. No i oczywiście pochwę, bo to jest podstawa dla mężczyzny. Ale jeżeli mamy kogoś, kobietę, która ma na przykład męża jakiegoś psychola, jakiegoś człowieka, który ma jakieś schizy, który nie szanuje swojej rodziny, nie. I pytamy ją, pani Danusiu, pani Bato, czy pani mąż powinien mieć nóż? To ona odpowiada, dajcie spokój, przecież to jest zjeb. Przecież on i tak mnie szarpie. To jeszcze nóż mu dacie do ręki? No przecież on... No nie, no w żadnym razie nie powinien mieć noża. Po co mu taki wielki nóż? Przecież on ma już scyzorgi, jak się go boję. I tak mówi społeczeństwo w tej chwili. Po co wam to? Dlaczego? Ponieważ społeczeństwo wie, że taki system służy do pracy nad społeczeństwem. Czyli jeżeli mamy społeczeństwo i mamy w nim wartościowe jednostki, tak, wartościowe jednostki, to jest społeczeństwo, a to jest jakiś niby kraj, jakaś niby Landia, kraj, który jest, a jakoby go nie było, taka duża montownia, to rząd, jeżeli byłby rząd, który działał autonomicznie i miał dużą suwerenność, jest po to, żeby chronić tym systemem najwartościowsze jednostki. Czyli on wynajduje jednostki zagrożone i najwartościowsze i je chroni. To robi rząd. Co robi zarząd, który działa dla obcych służb, obcych wywiadów, obcych koncernów? On te jednostki wyciąga za pomocą systemu i niszczy. I właśnie ludzie tego się teraz boją. Spójrzcie na pana Olewnika. Pan Olewnik, bardzo mądry przedsiębiorca, silny, dojrzały mężczyzna. Pewnie bardzo żałuje tego, co zrobił. Pewnie jak przyszły służby i powiedziały, chcemy przyjąć ci twój zakład, to pewnie teraz powiedziałby, bierzcie wszystko. Pewnie. Mówi się, że na jednego Olewnika przypada 100 takich, którzy właśnie tak powiedzieli, że to nie był przypadek. Mówi się też, że specjalnie to była sprawa tak rozdmuchana, że była przestrogą dla innych. Mówi się też,
Mówi się też, że zabito po drodze 17 ludzi, żeby zatrzeć ślad. A przecież wszyscy wiemy, gdzie te ślady prowadzą, do jakiego miejscowości. I kto powiedział, zrobimy tak, żeby bolało, bo nie został łup podjęty. Czyli co zrobiło, powiedzmy, państwo polskie? Czy państwo polskie pomogło panu Olewnikowi, który płacił podatki, stworzył miejsca pracy, stworzył uczciwy, dobry zakład? Czy postawiło wszystkie służby na nogi i powiedziały, chłopie, jesteśmy z tobą, z podziemi wyciągniemy tych, którzy cię skrzywdzili, bo mamy systemy, bo mamy Pegasusa, bo mamy to, bo mamy tamto? Nie. Państwo polskie zatarło za pomocą wszystkich swoich systemów, wszystkie ślady po to, żeby ta sprawa nigdy nie została wyjaśniona. A więc działa jak gangster. Więc ludzie boją się tego, że gangster dostał nowe, mocne narzędzia, w którym będzie można podmienić wszystko, z której będzie można na przykład z danego telefonu zadzwonić do agencji towarzyskiej 10 razy w ciągu jednej nocy. Kiedy wy śpicie, ktoś z waszego telefonu dzwoni i pyta małych chłopców. Potem ktoś powie pod przysięgą w sądzie, tak, dzwoniono do mnie z tego numeru 10 razy. A telefon leżał i wy to nawet nie wiecie. Właśnie dlatego ludzie boją się tego, ponieważ jeżeli jest państwo, to państwo ma ten system po to, żeby chronić obywateli, a jeżeli jest nie rząd, czyli na przykład jest to zwykły, no jakby to powiedzieć, nie rząd, tylko zarząd w imię udziałowców, którymi są koncerny, to on będzie niszczył wszystkich takich olewników na przykład, tylko po to, żeby zachować stabilność systemu, bo stabilność systemu jest tutaj najważniejsze. I właśnie dlatego pytanie, czy powinien być Pegasus? Oczywiście powinien być, ale powinien być w dobrych rękach państwa, które chroni najbardziej wartościowe jednostki, dzięki którym staje się państwo państwem silnym, a nie państwo, które dostaje system po to, żeby tworzyć listy proskrypcyjne i niszczyć ludzi wartościowych, silnych, którzy potrafią się postawić bezprawiu. Czy powstała kiedykolwiek nagroda imienia Olewnika? Nagroda dla przedsiębiorcy, który zrobi najwięcej? Czy został ktokolwiek ukarany kiedykolwiek z różnych systemów? Czy w aferze kamienicznej, która trwa, sączy się jadem, został ukarany ktokolwiek poza panem Śpiewakiem? Pan Śpiewak nie jest z mojej bajki. Został ukarany tylko dlatego, że powiedział, że jakaś kobieta z ulicy Poznańskiej, z Warszawy, przejęła kamienicę. I on został ukarany. Czyli ludzie mają świadomość i wiedzą, że system ten polega na bezprawiu. I to bezprawie dostało nowe narzędzia. I dlatego trwa dyskusja, czy powinien ten system być. W Danii na przykład ludzie by się ucieszyli, bo w Danii naprawdę wiedzą o tym, że państwo jest od tego, żeby chronić swojego obywatela. Dlaczego? Bo Dania ma rząd, a nie zarząd. Między rządem a zarządem jest ogromna różnica. Tak jak między wszystkim. To jest po prostu tak jak między rządem i nierządem. To jest taka dokładnie różnica. No widzą państwo sami, jak to jest. Pytanie, czy mężczyzna powinien mieć nóż? Oczywiście, że tak. W każdym domu powinien mieć dobry, ostry nóż. Jeżeli mężczyzna jest silny, mądry, umie się nim posługiwać i chroni swoją rodzinę. Czy mężczyzna powinien mieć nóż, kiedy właścicielem domu jest psychopata, który wszystkim cały czas grozi i ma nóż po to tylko, żeby powiedzieć: o, Olewnik, mamy cię, a gdzie ty dzwoniłeś? Nigdzie nie dzwoniłem. Nie, a mamy to nagrane. Ciach. No więc właśnie ludzie tego się bardzo boją, że nierząd, czyli zarząd, jakkolwiek by to nie brzmiało, którego korzenie i wszystkich takich nierządów i zarządów, bo przecież nie ma między nimi żadnej różnicy, zarząd, który ma swoje początki na ulicy Orlej 8a w Warszawie, gdzie jest instytut jego imienia, to właśnie dostał nowe narzędzia i tego się ludzie boją i tego się mają prawo bać, bo estymują, że to będzie element represji społecznej do wycinania najwartościowszych i zastraszania jednostek. No ale cóż, jedno co zapamiętałem, zło się ma nas bać. Działajmy tak, żeby zło się nas bało, bo wbrew pozorom zło nie jest wszechmocne, jest słabe, głupie
i bierze swoje korzenie i początek i koniec wszyscy ci ludzie biorą na ulicy Orlej 8 w Warszawie. Tam jest ich początek i tam jest ich koniec. A więc czas się niedługo dopełni pewnie i tak dalej. Natomiast co my musimy? Musimy być silni i po prostu zorganizowani i czujni. Wszyscy ludzie muszą być po prostu czujni. Musimy być po prostu czujni. Zło ma nas się bać. Bo strach to oręż, który możemy normalnie używać. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Życzę odwagi, cywilnej odwagi każdego dnia. Wszystkiego dobrego.